przygotowanym z okazji rocznicy odzyskania niepodległości. Miło jest mi powitać przybyłych gości, pana dyrektora, panią wicedyrektor, nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów. O zabranie głosu proszę dyrektora szkoły. Witam bardzo serdecznie na dzisiejszej uroczystości. I pierwsze co to chciałem wam bardzo podziękować, bo tak pięknie zaśpiewaliście dzisiaj hymn, że jest mi bardzo miło i bardzo przyjemnie. Wiecie, że jutro jest dzień, który jest bardzo ważnym dniem w historii dla naszej Polski. 11 listopada to dzień, w którym obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Ale czy my wszyscy wiemy, co to znaczy niepodległość? To jest bardzo ważne słowo, które oznacza, że nasza Polska jest wolna. Przez wiele, wiele lat nasz kraj nie miał wolności. Ale nasi przodkowie, dziadkowie walczyli i zdobyli dla nas wolność. Dziś świętujemy to, że możemy żyć w wolnej Polsce, gdzie możemy mówić po polsku i właściwie decydować sami o sobie. To jest coś bardzo, bardzo cennego. I teraz, gdy jesteście jeszcze mali, uczycie się wielu rzeczy, a jedną z najważniejszych jest to, że Polska to wasza ojczyzna, wasz kraj, który warto kochać i szanować. Kiedy dorośniecie, będziecie mieli obowiązek dbać o Polskę, tak jak to robili nasi dziadkowie i pradziadkowie. To oznacza, że macie zadanie dbać o nasze tradycje, szanować naszą historię, być dobrymi Polakami. Pamiętajcie, że Polska to wasza druga mama, a my wszyscy razem tworzymy wielką rodzinę. Wszystkie te flagi i kwiaty, które widzicie tutaj w koło, to symbole naszej dumy, dumy z Polski. Dziś możecie być dumni, że jesteście Polakami, że żyjecie w wolnym kraju. Warto to świętować z rodziną, z przyjaciółmi. I chociaż jesteście jeszcze mali, pamiętajcie, że każdy z was może być patriotą. Dlatego uczcie się, rozwijajcie swoje talenty i zawsze bądźcie grzeczni i życzliwi dla innych. Dziękuję wam za waszą radość, za wasze uśmiechy. Niech ta radość towarzyszy wam przez całe wasze życie. A miłość do Polski niech będzie dla was ważną sprawą. Dziękuję. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej imienia Majora Henryka Suwarskiego w Dzierzycach sztandar szkoły wyprowadzić. Spocznij. Proszę usiąść. Zapraszam do obejrzenia części artystycznych. Dzisiaj wielka jest rocznica 11 listopada. Tym, co zmarli za ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa. Im to bowiem zawdzięczamy wolność, polską mowę w szkole. To, że tylko z ksiąg historii poznajemy dziś niewolę. Uroczyście biją dzwony, bieście flagi rozwinięte. I me serce się raduje, że obchodzę polskie święto. Witajcie! Spotykamy się dzisiaj, by wspólnie uczcić Narodowe Święto Niepodległości. 11 listopada jest symbolem wiary, wolności i miłości do ojczyzny. To ważna data w historii Polski. 11 listopada 1918 roku nasz kraj stał
się państwem niepodległym. Ala, a czym jest niepodległość? I dlaczego jest to takie ważne? Już ci tłumaczę, Kaziu. Niepodległość to inaczej niezależność. Oznacza to, że państwo, w którym mieszkamy, jest wolne i żaden inny kraj nie ma nad nami władzy. Dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce. Mamy własny język, flagę, godło i hymn narodowy. Własny rząd, wojsko, stolicę, a nawet własną walutę, czyli polski złoty. Lecz nie zawsze tak było. Choć jest to trudne do uwierzenia, był czas, w którym nasz kraj zniknął z map Europy. To straszne! Jak do tego doszło? Zobacz, tak wyglądała mapa Polski, zanim doszło do tych przykrych wydarzeń. Nasi ówcześni sąsiedzi, czyli Rosja, Prusy i Austria, sprzymierzyli się przeciwko nam. Postanowili, że podzielą Polskę na części i po kawałeczku będą odbierać nam nasze ziemie. Tak się też stało. Kolejno nastąpiły trzy rozbiory, podczas których nasza ziemia była dzielona i rozkradana. Po pierwszym rozbiorze nasi rodacy próbowali się bronić i wywalczyli zmianę konstytucji. Była to słynna Konstytucja 3 maja. Choć pomysł był wspaniały, niestety Polski nie udało się uratować. Jej los był już przesądzony. Lata mijały, a rozbiory postępowały. Polska powoli znikała, aż w końcu została wykreślona z map na aż 123 lata. Ten smutny czas nazywamy zaborami. Ale dlaczego? Dlaczego nasi sąsiedzi zabrali polską ziemię? To bardzo trudne pytanie, Kaziu. Polska była dużym krajem, ale też bardzo słabym. Byliśmy wyniszczeni wieloletnimi wojnami i kryzysem gospodarczym. Nasze wojsko było zacofane. Szlachta bogaciła się i nie pozwalała Polsce się rozwijać. Brakowało zmian i organizacji. Nasi sąsiedzi dostrzegli to i wykorzystali okazję. A co się wtedy działo z Polakami? Pod zaborami Polacy mieli bardzo ciężko. Część z nich musiała się ukrywać, a nawet uciekać daleko za granicę. Byliśmy prześladowani. Polska mowa była zakazana. Musieliśmy uczyć się języka niemieckiego i rosyjskiego, a za rozmowę w języku polskim można było trafić do więzienia. Nie mieliśmy stolicy, flagi ani godła. Polska po prostu przestała istnieć. Ale tylko na mapie, bo nasi rodacy wciąż wierzyli i mieli w sobie ducha niepodległości. Nawet gdy Polski nie było na mapie, oni wciąż czuli się Polakami. Dbali o polskie tradycje i walczyli w powstaniach. W porozumieniu z Napoleonem generał Henryk Dąbrowski utworzył Legiony Polskie we Włoszech. Była to polska formacja, która u boku wojsk francuskich i włoskich walczyła o niepodległość naszego kraju. W tych ciężkich czasach powstała znana nam pieśń Mazurek Henryka Dąbrowskiego. Kompozytor utworu pozostał nieznany, ale wiemy, że tekst napisał wybitny humanista Józef Wybicki. Pieśń szybko trafiła do Polski i pozwoliła utrzymać ducha walki i nadzieję na odrodzenie ojczyzny. Mazurek Henryka Dąbrowskiego stał się naszym hymnem i jednym z trzech symboli narodowych.
Oficjalne uznanie Mazurka Dąbrowskiego jako hymn nastąpiło w lutym 1927 roku. A w jaki sposób Polska odzyskała niepodległość? To była długa droga do wolności, ale wszystko szło dobrze dzięki wytrwałości i walce naszych rodaków. Polacy, nawet będąc w niewoli, przekazywali nowym pokoleniom język i kulturę narodową. Elity intelektualne starały się edukować i zaszczepić polską świadomość narodową wśród chłopów i robotników. W siłę rosły polskie partie polityczne. Na początku XX wieku wybuchła I wojna światowa, a nasi zaborcy pokłócili się. Polacy poczuli realną szansę na spełnienie marzenia o wolnym kraju. Z inicjatywy Galicji utworzono Legiony Polskie. To te same legiony od Henryka Dąbrowskiego? Nie, Kaziu. Legiony Polskie we Włoszech powstały znacznie wcześniej, w 1797 roku, tuż po rozbiorach. A te, o których mówię teraz, zostały utworzone dopiero w 1914 roku, czyli w czasie I wojny światowej. Legiony Polskie były podzielone na 3 brygady. Na czele pierwszej brygady stanął Józef Piłsudski. Postać wybitna, która bardzo przyczyniła się do ratowania naszego kraju. Polacy dzielnie walczyli, aż w końcu 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Jest w każdym naszym słowie, a słowa są najprostsze. Chleb, mama, dom, gościny i Wisła i Mazowsze. Jest w czerwieni baków i w białych kwiatach wiśni, wiosenka wszystkich ptaków i w każdej naszej myśli. W mazurku chopinowskim i w czarnym węglu Śląska i tu, gdzie serce mówi, że to jest właśnie Polska.
Austrii i Niemiec wojna już przegrana. W Rosji rewolucja, w Polsce wolność odzyskana. Znów na mapie świata polskie państwo gości. Nikt nam nie odbierze już niepodległości. Dumny biały orzeł ściany nam ozdabia. Dumnie polskie dziecko światu opowiada. Thank you.
Dziękując Polsko za Orła Białego, za dobre rodzinne zabawy z kolegą. Dziękuję Polsko za polne kwiaty, za uśmiech i miłość mamy i taty. Dziękuję Polsko za Twoje dary, za bursty, za plaże i Kraków stary. Dziękuję Polsko za Chrystusa Wielkiego i za Polaków serca gorące. Dziękuję Polsko za Twoją odwagę, za Twoją czerwoną na masce flagę. Dziękuję Polsko, ojczyzno moja, za to, że jesteś i ja jestem Twoja. Popatrzcie Polsko mocno i szczerze, bo jestem Polakiem i w Ciebie wierzę. Uwaga. W oczach się mieni biel przy czerwieni,
powiewa w święto na polskiej ziemi. Możecie wszyscy razem powiedzieć. A jakie barwy ma polska flaga? Jakie? Czerwono-białe? Biało-czerwone. Świetnie, tak. Jaki to ptak, zgodnie z obyczajem starym, zdobi polskie monety i polskie sztandary? Super, brawo. Możecie sobie brawo dla siebie powiedzieć, bo tak świetnie brawo. Dobrze, uwaga, uwaga. Pytanie nietrudne, to każdy przyzna. Jak się nazywa twoja ojczyzna? Polska! To słabo mówicie. Polska! Ale nie bez pisku. Postawie stojącej go śpiewamy i szacunek do niego ma. Nie? Super. I uwaga, teraz jeszcze jedno zadanie, prawda, fakt. Ja wam przeczytam kilka zdań, a wy powiecie, czy to jest prawdziwe zdanie, czy fałszywe, dobrze? Uwaga. Niepodległość to odzyskanie wolności. Prawda czy fałsz? Polskie godło przedstawia słowika. Nie. A jakiego ptaka przedstawia? Sprawdzę, czy zorówka wie. Niech wiecie, jakiego ptaka przedstawia? Orzeł biały. Nie chodź głośno, że wszyscy... Orzeł biały. Super, brawo. Uwaga, następne zdanie. Polska flaga jest w kolorze niebiesko-zielonym. Nie! Tak, biało-czerwonym już to powiedzieliście. Super. Uwaga, hymn polski śpiewamy stojąc na baczność. Pieśni patriotyczne zagrzewały do walk. Tak czy nie? Ja sprawdzę, czy tutaj nasi aktorzy wiedzą. Pierwsza klasa. Miłosz, jak ty myślisz? Zagrzewały żołnierzy do walki? Pieśni patriotyczne? Tak. Świetnie, brawo. Nie są przygotowane. Uwaga. Polska przez 123 lata nie istniała na mapach świata. Super. I uwaga, ostatnie. Święto 11 listopada obchodzimy co 10 lat. Ja sprawdzę, ale słuchajcie, wiecie co, ja sprawdzę, czy pan dyrektor wie. Moim zdaniem co roku. Tak? Dziękujemy osobom, które przygotowały apel i gościom za przybycie. Na tym kończymy naszą uroczystość. Można się rozejść. Poczekajcie jeszcze chwilkę, usiądźcie jeszcze na chwilkę. Dziękuję bardzo, Maja. Już dobiegły końca dzisiejsza uroczystość, ale korzystając z okazji chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować, bo naprawdę było dzisiaj przepięknie. Jestem wzruszony. I wielkie jeszcze raz, ale takie bardzo, bardzo duże brawa dla uczniów klasy pierwszej A i pierwszej B. Naprawdę było się przepięknie. Chciałbym serdecznie podziękować nauczycielom, pani Marioli Stawurskiej, pani Monice Iwanowskiej, pani Elwirze Paweł za przygotowanie dzisiejszej uroczystości i dzieci do pięknego występu. Jeszcze raz wielkie brawa. Uroczystość. Mam nadzieję, że wszyscy od dzisiaj będą dumni z tego, że są Polakami i będziemy dalej świętować odzyskanie niepodległości.